Za 8 sekund wszyscy się rzucą na te tutaj rozsiane czołgi. Mam nadzieję, że uda mi się coś wyrzydzić. 3. O! I ruszyli. Boże, bieg na setkę. To będzie mój czołg. Mój i tylko mój. Tak jest. Bo gdyby ktoś zapytał mnie, jaka była dla mnie najlepsza gra roku 2011, to odparłbym bez namysłu, że właśnie Battlefield 3. No jedźże, sieroto, pojedziemy razem. Normalne, jak zespół powalczymy. Wio. Ta gra to taki wypas. Ona jest strasznie głupia. To jest kolejna próba pseudosymulacji wojny i tak dalej. I można się faktycznie poczuć jak na prawdziwym polu bitwy z gry komputerowej. Ma dużo głupich pomysłów, jakieś originy, syfy i tym podobne. Wsteczny, kurde, Boże Święty. Ale to taki wypas tak czy siak. Tak się fajno gra. Tam jest wraży czołg. I jest, prosto w prawe światło stopu. Już nie będzie, zgarnie go zaraz drogówka. Ruszamy, jest nas dwóch, on jest jeden. Kurde, prosta zasada. Dwa to więcej niż jeden. Ten gość dostaje. No, no, no. Chyba go tam coś rozpiździło w końcu. Tam coś, kurde. Ostrzelamy budynek. I o co tu biega? Są dwie strony konfliktu, bo rzadko bywa w grach, żeby były trzy. I walczą ze sobą. Jedni bronią, drudzy zdobywają i tak dalej i tym podobne. Tu jakiś wrak, rozpaćkamy go. Aaaa! Tu coś się czaje. Czai właściwie. Myśli, że tam nie wjadę moim czołgiem. I w sumie dobrze myśli, bo tam jest jakaś skarpa, ale to jest konkurencyjny czołg. Dobra, tego kampera prawdopodobnie zaskoczymy troszeczkę. Co on tam robi? O, to musiało boleć. Tu coś na mnie naciera. Głupi po prostu, głupi człowiek. Oj Boże, jeszcze tam z prawej, nie śpi Tomek. Jakie to jest piękne. Jak lemingi, ta gra jest tak jak Call of Duty, tylko tu są żywi ludzie. Tak samo szybko umierają, spadamy, bo coś tam chce mi zrobić krzywdę. Co prawda, kiedy jadę mym czołgiem przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże. Tutaj ostatni punkt oporu. Jak coś tam było, to raczej temu oporu nie stawi. Konkurencyjny czołg. Au! Pierwszy strzelił. Wzięli mnie we dwóch, świnie. Trzymaj się tam, ja cię tutaj podreperuję moim magicznym wichajstrem. Niesamowite, co w niego pompujemy. No, czołg. Ach, cwaniak. Ale nic nie zepsuje mojego humoru. 2-0 dla mastodonta zemsty. Mam nadzieję, że wygramy. Jest 60 dni. Kiedy może przegrać? Mogą przegrać atakujący. O, pewnie nikt nie zna tej gry, więc muszę wyjaśnić zasady. Ano, kiedy ta liczba 60 dojdzie do zera. A ta liczba to, krótko mówiąc, ilość wspólnych żyć. I jest nowy czołg. Życie jest piękne, żyć nie umierać. Więc jeszcze raz. Kiedy jadę moim czołgiem, jestem niezniszczalny. Jak to się fajnie buja. Jest po prostu dobra muza w radiu. Czy coś mi się zdawało, że tam kogoś widzę? Nie. No i po prostu naparzamy, rock and roll. Mało pali, znakomity do jazdy po mieście. Ma fajną lufę obrotową, dobre pole widzenia w miarę. Żyć nie umierać, nie trzeba zmieniać opon na zimę. Ewentualnie gumowane gąsienice na asfalt, ale kto by się przyjmował przy jakości dróg? Coś tu z prawej chodzi do mnie. Ach, lubię polować na takie małe myszki, które myślą, że są bezbronne. Właściwie nieuchwytne. Tak, tak, czołg po ciebie jedzie. Hej. Hej, hej, hej. Kurde, no ukrył się za wzgórzem. Chyba chociaż chyba coś tam go to pojechało do końca. No i co, my tu sobie gadu gadu, a moja wzorowa drużyna już wygrywa. Och, to jest takie cudowne. Ta gra jest tak na przekór takim durnym filozofom, co oni twierdzą, że kiedyś granie było super, a teraz jest kijowe. Ja bym takiemu jednemu z drugim debilowi kazał grać, żreć te kropki w Pacmanie. Po prostu. Wtedy założę się paręnaście minut i zmiana nagle filozofii. Proszę, szósty zmysł czołgisty. Wiedziałem, trafiłem, zabiłem. Tu jeszcze coś tam czeka na mnie. Już go złapali? Pewnie tak. No to co, ruszamy dalej. Pierwszy punkt padł.
Dobrze byłoby to zsynchronizować. Nie ma co szarżować jak debil. Chociaż widzę, że mój team już jest na miejscu. Przepraszam, coś mi siedzi w nosie. Ach, to pewnie pył z pola bitwy. Patrzcie, jak to wszystko niszczy. Zarzuciłem na ręcznym i co? Nie ma tu jakichś barierek z drewna. Kto to w ogóle wymyślił? Barierki z drewna. Okej, rzućmy okiem. Sytuacja taktyczna. Wsteczny, wsteczny! A, nie trafił. Ja dostał w zęby prosto. Dobra, chopy podkładają. Będziemy ich osłaniać. Tylko w tym celu wypada zrobić troszeczkę dziurek w domku, żeby był podgląd. I niech no, który teraz się odważy to rozbroić. Tutaj ja pilnuję. Powinna być taka tabliczka. Z psem. Jacyś odważni? Jacyś kozacy? Co mi tak świeci tutaj? A to ty. Boże, po czujniku prosto. Wsiadaj, stary. Wsiadaj, Robin. I poszło. A tam wyczuwam już zaburzenie kolejnej mocy, które chce mi zrobić krzywdę. Ach, prosto w prawą gąsienicę. Spokojnie. Zarąbisty wózek ma mały promień skrętu. Świetny pomieście, naprawdę. Ja już mówiłem, ale będę go zawsze chwalił. O, o, o. Tam jest kamper. Aucza, bogaucza. Kurde. Paweł, Paweł, musimy to naprawić. Więc tak, wał korbowy. Chyba jest już wszystko. Ech, jakie to są niedożarte bestie. Po prostu nie mogę odpuścić mi moim szczęściem. No nic, czas coś wreszcie pograć. Czołg to w każdym razie piękno. W moim czołgu jestem niezniszczalny. Jak to wygląda? Znowu rządzimy. Czas poznać, a może życie pichociarza mimo wszystko. Czy jestem w ogóle w jakiejś drużynie? Pff, chyba nie, jak frajer. Wypada się w końcu podpiąć do kolegów. O, o, o. I jesteśmy. Ta gra uwrażliwiła mnie na piękno kamperstwa. Ty mógłbyś mi krzywdę zrobić. Tam ktoś na górze chce nam zrobić krzywdę. I moim zadaniem jako kampera jest się tym zająć. Boże, takie tutaj porobili. Zaklinowałem się i mnie zjadło. Telonor, tak? Mści się za moje czasy, za czasy mojej świetności w czołgu. Ale to niedoczekanie. Jak Pinki, Pinki dobrze. Czy Amtrak ruszył w końcu? Czy mamy jakieś problemy? Tam jest menda. Uduszę go nożem. Kiedyś musi zwolnić, a wtedy ja będę czekał na niego. No, to jest najpiękniejszy moment w tej grze. O Boże święty. Znajomy kiedyś powiedział, że takie akcje w grach to większa przyjemność niż chwycenie laski za cycka, ale ja tego nie powtarzam oficjalnie. No i co? Wszyscy tutaj tępi mąciciele wody na tyłach zostali wyrżnięci. Przyjechał wrogi czołg. Boże święty. Mam nadzieję, że go zaraz zjedzą. A jak nie, to ja... Co on chce? Wszyscy gadają po rusku, to jest taka rzeźnia. Ale dzięki temu nauczę się odpowiedniego języka, mam nadzieję. No, chyba zbyt niestety za daleko to postawiłem. Damy tutaj, na skraju drogi. Skierujemy tak i będziemy widzieć wszystko, co głupie tu wyjdzie. A ten tank, co tu jest? Boże święty, co oni mu zrobili? Nie mogę patrzeć na taką... tak straszne traktowanie. Nie, to jest jakaś poracha. No cóż, tego jeszcze nie widziałem. Natomiast widzę kotka. No chodź, 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 wystaw dziubek. Dostaniesz ołówek. Ha, ha, ha. Za bardzo mi zeszło. Muszę kucnąć. Trawa. Za wysoko. Dostał w ramionczko. Czyżbym zadarł z czołgiem? Stacy 5-4, to jest jakaś żenada. Więc tak, rozkminimy, jak to wygląda. Czołg tutaj sieje zamęt. Nasz czołg niestety jest w stanie zawieszenia. Czas więc upolować tanka. W
W ogóle tak, punkt A nie zdobyty, punkt B nie zdobyty. Napięcie zaczyna powoli rosnąć. Dzięki Bogu jest jeszcze Amtrak. Zobaczymy. Bydło, a właściwie bydle, którego potęgi, a właściwie z którego potęgi mało z drużyn sobie zdaje sprawę. Czyżbym zrypał i wjechał tak, że nie wyjadę? To jest niemożliwe. Drobny offroad, kilka trików rodem z Tony'ego Hawka. I znowu jesteśmy w domu. Zaparkuję tym zaraz pod budą i nie ma bata, żebyśmy nie podłożyli, a tym bardziej wybronili miejsca. Okej. Przestawiamy się na tryb działowego i niech no który mi tutaj podejdzie. Tamto trzeba wykurzyć. Dobra, chyba się definitywnie poddali, jeśli chodzi o obronę tego miejsca. Wobec czego, cóż. No, nie jestem już kierowcą. Zaraz. No i pięknie, idealnie w główkę. No kierowca, ruszaj, że tym złomem idziemy dalej z chłopakami. Niestety, trafiłem na wybitnie inteligentną jednostkę, która nie wie, że możemy jechać, że to nie jest stojąca forteca i no jeżdżący. O. Jeżdżący bajer. Tam jest tank, którego spróbuję ostrzelać, zaszkodzić mu i zniszczyć. Ha. Spójrzcie tylko, jak te punkciki lecą. To jest, kurde, lepsze niż na automatach. To jest po prostu, jak mówiłem, Call of Duty. Strzelnica, tylko że z żywymi graczami, przynajmniej tak sądzę. 300 punktów. Kupię sobie za to kolczyki dla mojego żołnierza. Czemu nie ruszamy, frajerze totalny? Czy gość po prostu, nie wiem, zmarł tam przed kompem i się śmiejemy? Nie, żyje, rusza. No, sprzęgło, jedynka. Krawężnik, kierunkowskaz w prawo. Ohoho. Nasienie zła tu się ukryło. Boże, nic nie widać. Dym, zamęt, śmierć. I przede wszystkim wrogowie, którzy muszą zginąć. Ale stacje od razu lepsze. No to co, kierunek B. Mamy 20 żyć jeszcze. Tym razem powinno się udać. Ach, jak powoli, ma jedną wadę, strasznie wolno mu skręca to działo. No, kolejne trupy. Czy on chce rozjechać gościa? Najwyraźniej tak. To jest straszna obelga chyba. Dobra, podkładaj który. Jest. Ładować granatnik. Dobra. Nie ruszą tego. Po moim trupie. Co nie jest... To słowa nie są rzucone na wiatr. Dobra. Walczyłem do końca, ale z tego co widzę, ofiara była warta tego wszystkiego. Wrogi czołg. To świadczy tylko o tym, że brak czołgisty znacząco wpływa na nasze szanse, w sensie maleją. No ale co, rozwaliliśmy i mogę wrócić, kogo by tu wam pokazać, bo są w ogóle cztery klasy z wypasami. Można sobie zmieniać ciuchy. Mam taki lans tutaj, wypas czarny, ostatnio dostałem w prezencie. Albo mi się zdaje, jest. No, nie dość, że gość jest murzynem, to jeszcze strój czarny to już jest w ogóle niezniszczalne. Ciekawe, czemu te klasy mają różne kolory skóry. Brakuje Chińczyka, to już w ogóle byłoby ultra poprawne politycznie. No ale do rzeczy. Koleś z ciężką taśmą. Nie, kamper, zbawimy się kamperem. To będzie najwspanialsze. Gra uwrażliwiła mnie na piękno gry kamperem. No to co, ruszamy powoli. Dwa ostatnie punkty. Najgorsza gra świata, nie mogę się od niej oderwać. Dawno już powinienem skończyć, ale to jest nasze. O, pod osłoną Amtraka. Nie jest tak dobry jak czołg, trochę więcej pali podejrzewam. To jest dla takiej rodzinna bryka, a czołg jest taki sportowy. Można zabrać wszystkich kolegów i jechać. Coś tam zrobiło krzywdę mojemu koledze. Może sam się w sumie powiesił, ale wygrywamy, więc nie miał podstaw, by być aż tak zdołowany. Jak ty ich osłaniać moją super bronią snajperską, skoro takie fajerwerki psują mi znacznie pole widzenia? Tu jest wspaniale, skały.
O, o, o. Po ślimak, ślimak, pokaż rogi. Ha, ha, ha. To jest takie wspaniałe uczucie, jak ten arbuz się rozrywa na plasterki. Podejdziemy bliżej, chociaż to chyba było do mnie ten strzał, więc prawdopodobnie wiedzą, że ja tu jestem. I dalej będziemy ich wspomagać. Au, au, au. Ktoś tu nie lubi snajperów. Ale nie wiedzą, że tacy jak ja działają też na różnych frontach. Przejście tamtą stroną może być ciekawe taktycznie. Prawdopodobnie przeciwnik zapomniał już o tamtej drodze, więc może być fajnie. Samobójstwo. Jak to się mogło stać? Czyżbym zawiesił się nad kabla skacząc? Potknął się, skręcił kostkę, doprowadził do otwartego złamania. Nie, skręcenie to nie złamanie, ale coś tam się mogło podziać w tym organizmie i gość zmarł na skutek krwotoku. Trafiłem w nerwa. To będzie ciężki odziech do zgryzienia. Goście ewidentnie dostali kociokwiku i zaczęli się starać. Gdzie moi koledzy z drużyny w ogóle? Jeden w Amtraku, drugi w Amtraku. Ty! Snajper ma fajny bajer. Ma takie Radio Maryja. Może je rozstawić, nastawić na toruń i nasi koledzy automatycznie będą się tu pojawiać. Ta gra ma wiele ciekawych pomysłów na rozgrywkę. Wszystko jest zgodne, w zgodzie z rzeczywistością. Czy na dach można wyjść tutaj? Bo z dachu będzie oczywiście lepiej się kampić. O, 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 tam coś jest. Boże, buja się jak z chorobą sierocą. Jeszcze nie da... No, stary. Złapane w ruchu lepiej smakuje. Czy to znaczy, że tam jest ktoś, kto chce mnie zabić? Do kuchni. Z kuchni go wyrżniemy. Więc jeszcze raz. No, ktoś podłożył, goście już panikują. Przynajmniej tak powinni zrobić. Czołg oczywiście znowu nie toleruje mojego kampienia. Cóż, trzeba stąd uciekać. Nie chcą mnie, nie mam zamiaru się tu pojawiać. Mogłem dostać cegłą w głowę, to byłoby straszne dopiero. Niedobrze, rozbroili, jest 30. Pod ziemią się nie da wejść. Szkoda, że już nie mam tego Radia Maria. Tu by dobrze zrobiło, gdybym je rozstawił. Zobaczmy. Aj, 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 aj. Ta gra to w dużej mierze na dużych mapach film drogi, gdzie idzie się przez 2 dni i na końcu ginie. Powinny się nazywać znikający punkt The Game. 26. Jest duża szansa, że przerżniemy. Mówię to na podstawie tego, co ja robię, czyli opieprzam się, próbując bawić się w snajpera. Zamiast pomagać drużynie. Czy dobiegnę, czy mnie coś ustrzeli? Oj, prawdopodobnie mają moździerzownika. Au. No i rozpaćkało mi kolegę. Pięknie. Czyli tam na prawo jest ich trochu. Skoro mają aż możliwość strzelania. Jest! Zobaczyłem mordę. Granatnik. Tak jest. Tak więc 18 punktów do końca. Goście gadają, to jest w ogóle ruski serwer, czyli prawdopodobnie hardcore na hardkorze. Wow. Och, co mi to dobrze zrobi? Tylko lekarz. Z czarnym maskowaniem. Wyłączymy latarkę. Patrzcie, jak ładnie rozświetla. I świeci po mordach. Punkt B zostaje powoli zdobywany. Mirus, mi pro, doskonale. Masz tutaj apteczkę i... Jej, jej, jej. 16 punktów do końca. 1 punkt do zdobycia. W sensie miejsca. Coś mi robi krzywdę, ale mam apteczkę, mogę się sam leczyć. Koło mnie jest czołg. Strasznie się tego boję, prawdę mówiąc. Nie lubię być po drugiej stronie lufy. Widzi mnie pewnie. Jaki to jest syf. Spróbujemy dobiec tu do mojego. Tomek, masz. Zrób z tego dobry użytek.
7 punktów. Cały oddział, który jak tam widzicie próbował podłożyć bombę, został wyrżnięty. I ten budynek, tam siedzi mój nemezis. Zły człowiek, który ostatnio mnie zabił. Na pewno ci latarka, żeby... Och, świnio. Fajna spluwa. Szybko się przeładowuje. 50 sztuk amunicji. Ktoś wysłał tutaj śledczego za nim. Dobra, dwóch. I niestety, z tego co widzę, jest cienko. Nasza komanda trochę grała. No cóż, przegrała. 10-7, ogólnie porażka. I to rodzi mechanizm, by zagrać jeszcze jednego. Och, to jest tak nałogowa gra i strasznie nienawidzę. Jeszcze te bonusy, ten pasek dochodzi do końca, a jak dojdzie do końca, dostanę co nowego. I hate it, w sensie nie widzę tego. Trzymajcie się i nie grajcie w to.